Cześć! W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie quiz, czy jesteś gotowy na elektryka i opowiemy troszeczkę o błędnym kole elektromobilności, jaki aktualnie możemy zauważyć w Polsce. Nie jest to tytuł tendencyjny, clickbaitowy i tak dalej. Jeśli oglądasz ten kanał od dłuższego czasu, niedługo będzie trzeci rok publikacji, to wiesz, że są tutaj treści edukacyjne, światopoglądowe, jeśli chodzi o elektryki i jak odnaleźć się w całej elektromobilności tu i teraz i przekładając z technicznego na nasze wszystkie ampery i tak dalej. Co do elektromobilności, mamy parę aspektów. Mamy ładowanie w domu, mamy ładowanie w bloku, mamy podróże. Dzisiaj o tym wszystkim pomówimy, to wszystko zbierzemy w całość i dzięki temu materiałowi Ty sam sobie odpowiesz, w jakim miejscu aktualnie jesteś i ocenisz swój stan gotowości na auto elektryczne. Ja jestem Lopez i wożę się na prądzie. Zapraszam Cię na nowy odcinek serii Herbatka z prądem, czyli konkretnie o luźnych tematach. Zapinaj pasy i jedziemy! Zacznijmy od początku. Forma będzie następująca. Będzie pytanie i punkty za każdą odpowiedź. Oczywiście nie ma wygranych i przegranych. Tutaj przyznajemy sobie punkty, zliczamy te punkty po to, żeby móc potem wyciągnąć taką średnią, taki wspólny mianownik, który pozwoli Ci oszacować co dalej, nakreślić drogę rozwoju względem elektromobilności. Weź sobie coś do pisania, będzie najwygodniej, a zacznijmy od punktu pierwszego. Pytanie numer jeden. Gdzie mieszkasz? Odpowiedź A. W bloku? Przyznaj sobie jeden punkt. Odpowiedź B. W domu jednorodzinnym? Przyznaj sobie dwa punkty. Ale odpowiedź C. W domu jednorodzinnym z fotowoltaiką? Przyznaj sobie trzy punkty. A teraz chwilę wyjaśnienia. Jeśli mieszkasz w bloku, a dom to też blok, jak najbardziej możesz się wyposażyć w punkt ładowania na swoim stanowisku postojowym i mówię Ci z perspektywy wykonawcy takich punktów ładowania, odkąd się tylko nowelizacja ustawy znowelizowała w grudniu zeszłego roku. Jak najbardziej możesz mieć na swoim stanowisku postojowym punkt ładowania aut elektrycznych i rozliczać się, mieć tak samo atrakcyjną cenę ładowania jak w przypadku domu jednorodzinnego, czyli nawet jak się postarasz, dziesięciokrotnie taniej niż przy publicznych stacjach ładowania szybkiego ładowania. Dokładne zestawienie, ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego, znajdziesz o tym film, oczywiście link jest w opisie, a jeśli jesteś zainteresowany montażem punktu ładowania u siebie w bloku, link do formularza kontaktowego również jest w opisie. Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym, omijasz cały, przygotowując swój punkt ładowania, który może być nawet zwykłe gniazdko, omijasz całą procedurę z blokiem. Oczywiście chodzi o to, że w tej procedurze technicznie wygląda to tak samo. Prąd jest prąd, gniazdko jest gniazdko, niemniej mamy po drodze administratora, wspólnotę, tego typu instancje, które zwyczajnie wydłużają czas trwania. A jeśli w Twoim domu jest zainstalowana fotowoltaika, to poza tym, że jesteś w pełni gotowy na ładowanie samochodu elektrycznego w swoim miejscu życia, w swoim miejscu na ziemi, to również jesteś gotowy do tego, by ładować się wyłącznie nadwyżkami ze słońca, z fotowoltaiki oczywiście, i jeździć totalnie za darmo. Tak, totalnie za darmo, oczywiście kosztem inwestycji. Realizujemy tego typu instalacje, oczywiście formularz kontaktowy masz w opisie, a jak dokładnie ten system wygląda, znajdziesz w odcinkach. Po pierwsze, jak ładować auto elektryczne za darmo oraz o inteligentnych funkcjach wallboxów, to już przechodząc od ogółu do szczegółu. Idziemy do pytania drugiego. Pytanie drugie. Jak duże dystanse robisz swoim autem? Odpowiedź A. Ponad 500 km, 500 i więcej, przyznaj sobie jeden punkt. Odpowiedź B. Między 200 a 500 km, przyznaj sobie dwa punkty. Odpowiedź C. Do 200 km. A sytuacja wygląda następująco. Jeśli robisz codziennie 500 i więcej kilometrów, na przykład jesteś handlowcem ogólnopolskim, który nie wie, gdzie zaraz będzie, to jest górna granica zasięgu aut elektrycznych na ten moment, oczywiście ta podróżna, dlatego że nawet miejskie auto w mieście potrafi sobie poradzić z 500 kilometrami. Niemniej w czasie dnia wykorzystasz całą baterię nawet największego auta i trzeba w czasie dnia wkalkulować moment ładowania auta elektrycznego. Niezależnie, czy to jest na przykład na Twój powrót, jeśli jesteś jednym z tych, który robi 1000 na strzała i on musi mieć w gotowości tyle kilometrów w zapasie, to wygląda to w ten sposób. W każdym razie, jeśli robisz 500 i więcej kilometrów, a na przykład fakt zatrzymania się w ciągu dnia, nawet na, załóżmy pesymistycznie, godzinę czasu ładowania, szybkiego ładowania po trasie zburzy Ci ten dzień, na przykład nie mógłbyś pracować zdalnie na komputerze wtedy, dlatego tylko jeden punkcik, uwzględniamy to w harmonogramie dnia.
przy odpowiedzi B, między 200 a 500 km, jesteśmy po środku stawki. Sytuacja wygląda następująco. Po pierwsze, tego typu zasięg praktycznie zawsze zrobisz na baterii. Oczywiście wybierz auto, które na baterii zrobi taki zasięg i się tym nie przejmuj ładowaniem w czasie dnia. Po drugie, nabranie zasięgu na ładowanie samochodu na taki zasięg może odbywać się również z wolnego punktu ładowania w Twoim domu. Jakie są rodzaje punktów ładowania, jak ładować auto z gniazdka i tak dalej. Co do tego wszystkiego, oczywiście wszystko znajdziesz materiały dydaktyczne, edukacyjne, z technicznego na nasze tłumaczone serii wychowania elektromobilnej. Linki do tego są w opisie. Niemniej gniazdko siłowe bądź wallbox w domu wystarcza, żeby odrobić ten zasięg w czasie nocy, w ciągu snu na przykład, i cieszyć się dalej jazdą, a w czasie dnia zawsze być w obrębie jednej baterii. I C, mniej niż 200 km. Dlaczego to jest magiczna bariera? Dlatego, że 200 km zrobi po pierwsze praktycznie każdy samochód elektryczny na baterii, a po drugie na 200 km naładujesz się w ciągu 10-12 godzin ze zwykłego gniazdka, nawet kablem przez okno, ale się naładujesz. I to jest największy przywilej aut elektrycznych, możliwość ładowania się ze zwykłego gniazdka. Nie chcę rozwodzić się w tym momencie na ten temat. W tym momencie widzisz miniaturki filmów prowadzących do odcinków. Video instruktażu, jak ładować się ze zwykłego gniazdka i pomocnych, jak się w tym wszystkim odnaleźć. Idziemy dalej. Punkt trzeci. Gdzie parkujesz samochód? Odpowiedź A. Miejsce zewnętrzne. Jeden punkt. Odpowiedź B. Garaż. Dwa punkty. Ale... Odpowiedź C. Garaż ogrzewany. 3 punkty. Tutaj mamy aspekt ergonomii użytkowania. Zarówno ładowania i prywatnego punktu ładowania, jak i elektryka, uwaga, w zimę. Dlatego, że w zimę zasięg auta elektrycznego się nieco kurczy, o czym mamy odcinek Elektryki Mróz oraz optymalna temperatura dla elektryków, a teraz spieszę z wyjaśnieniem. Jeśli masz miejsce postojowe na zewnątrz, jeśli jest Twoje, jak najbardziej możesz przy nim zrobić punkt ładowania i być na kablu, po to, żeby auto się ogrzewało. Jeśli masz miejsce postojowe na zewnątrz, które nie jest Twoją własnością, a parkujesz tam na okaziciela, raczej nie zrobisz tam punktu ładowania, więc nawet jeśli dobitnie, ale prawdziwie nie będziesz mógł wyrzucić sobie kabla do ładowania, przedłużacza z okna, żeby skorzystać z ładowania, tak, jest to po prostu możliwe. Pytanie czwarte. Jaki rytm dzienny prowadzisz? Odpowiedź A. Dużo długich, spontanicznych wyjazdów. Jeden punkt. Odpowiedź B. Klasyczna, w cudzysłowie, dniówka. Przejeżdżasz z domu, z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, jesteś 8 godzin i wracasz do domu. Dwa punkty. I odpowiedź C, home office. Tytułem wyjaśnienia, jeśli masz dużo, zwłaszcza spontanicznych wyjazdów w ciągu dnia, trzeba mieć z tyłu głowy i na uwadze albo ewentualność wystarczenia tej baterii na cały dzień, albo możliwość ładowania się gdzieś pomiędzy, dlatego też tylko jeden punkt. Odpowiedź B. Jeśli pracujesz w stałym miejscu, mieszkasz w stałym miejscu, masz stały rytm dnia, wiesz, ile kilometrów zawsze zrobisz i nie wyskoczą Ci niespodzianki, ewentualne wyjazdy wakacyjne mają miejsce tylko w wakacje, bardzo dobra sytuacja, można na to się z góry przygotować i wszystko jest przewidywalne. Wiesz, ile kilometrów dziennie robisz, zakładasz sobie rezerwę bezpieczeństwa oczywiście, wiesz, jakiego auta dzięki temu potrzebujesz, a być może nawet w pracy ze zwykłego gniazdka będziesz mógł się naładować przy okazji, tak, o tym mamy materiał, metoda przy okazji, co pozwoli Ci odrobić zasięg w czasie na przykład 8 godzin pracy, który odrobić baterię, którą poświęciłeś na dojazd do pracy i wrócić do domu. I odpowiedź C, home office. Wtedy masz samochód zawsze przy sobie i jesteś w ciągu dnia w domu. Dzięki temu możesz się ładować wyłącznie nadwyżkami ze słońca z fotowoltaiki. Najlepsza możliwa sytuacja, dlatego aż 3 punkty. Punkt 5. Czy możesz sobie przy swoim miejscu parkowania zapewnić źródło prądu, punkt ładowania? Tak, punkt ładowania to może być zwykłe źródło prądu, zwykły przedłużacz. O tym masz informację w odcinku stacja, a punkt ładowania, co może nim być i czym się różnią. A teraz odpowiedzi. A. Nie, bo to jest parking na przykład nie Twoje miejsce, parking spółdzielczy, nie masz przypisanego miejsca parkingowego. Jeden punkt. Odpowiedź B. Mam miejsce zewnętrzne, ale jest tylko moje i mogę zapewnić sobie na nim punkt ładowania. Dwa punkty. I odpowiedź C. Tak, wewnątrz budynku. Trzy punkty. Sytuacja wygląda następująco. Tutaj głównie temat właśnie zimy. Jeśli parkujesz tylko i wyłącznie na okaziciela, masz pewną dozę niepewności, dlatego że nie zapewnisz sobie punktu ładowania chociażby w formie stałej na swoim miejscu, więc dlatego jeśli przerzucisz sobie na przykład, bazujesz na przerzucaniu kabla z okna, co jest możliwe, ale jest ryzyko, że na przykład ktoś Ci zaparkuje na tym miejscu, na którym zwykłeś parkować, sytuacja nie jest przewidywalna w czasie, dlatego też tylko jeden punkt. Co do punktu B, jeśli masz swoje miejsce na zewnątrz, ale jest tylko Twoje i możesz sobie na nim postawić słupek wallboxa, czy nawet doprowadzić na stałe prąd tak po prostu, wygląda to w ten sposób, że właśnie przy tej zimie masz pewność naładowania auta i masz pewność zasięgu w zimę. Tutaj odsyłam znowu do odcinka Elektryk w zimę. I odpowiedź C. Tak, masz swój garaż,
myślę, że temat jest dostatecznie wyjaśniony, a jeśli nie, to w tym miejscu zapraszam Cię na bezszelestnego Face'a Insta, gdzie na co dzień pokazujemy przykłady realizacji, jak temat wygląda w prywatnym garażu. I pytanie szóste. Czy Twój dom jest Twoją własnością? Skąd to pytanie? Dlatego, że dom, a dom to też blok, to jest podstawa możliwości ładowania auta elektrycznego. Tutaj się wszystko zaczyna, to jest jego największy przywilej. Odpowiedź A. Nie, jest to mieszkanie na przykład spółdzielcze, na przykład komunalne i tym podobne. Nie mieszkam tam, też mieszkam tam, ale nie jest moją własnością. Jeden punkt. Odpowiedź B. Nie jest moją własnością mieszkanie, ale wynajmuję. Mieszkam tam tylko ja. Znaczy oczywiście mogą być współlokatorzy, ale mieszkam tam na stałe. Dwa punkty. I odpowiedź C. Tak, jest moją własnością, niezależnie czy dom, czy mieszkanie. Trzy punkty. I trochę słowem wyjaśnienia, bo to już jest ostatni punkt. Jeśli mieszkanie, w którym mieszkasz, jest spółdzielcze, komunalne, nie należy do Ciebie i nie jest wynajęte od najemcy bezpośrednio, z którym możesz się dogadywać, droga do wejścia w posiadanie swojego punktu ładowania w takim budynku będzie najdłuższa. Oczywiście jak najbardziej jest możliwa, bądź parkowanie pod oknem i kabel z okna jest nadal jak najbardziej możliwe, więc i tak się naładujesz. Chodzi tutaj aspekt oczywiście planowania i przewidywania. Odpowiedź B. Słowem wyjaśnienia, jeśli mieszkasz w wynajmowanym obiekcie, masz kilka wyjść. Możesz jak najbardziej, masz większą przewidywalność oczywiście, możesz zainwestować w fizyczny punkt ładowania, taki twardo związany z gruntem i mieć napewniaczka to swoje, tylko musisz dogadać się z właścicielem lokalu. Na odpowiedź C, jeśli jesteś właścicielem budynku, właścicielem swojego miejsca zamieszkania, niezależnie czy jest to dom czy blok, robisz sobie swój punkt ładowania, masz największą przewidywalność, dlatego aż 3 punkty. Mieliśmy 6 pytań punktowanych od 1 do 3 punktów. Przejdźmy zatem teraz po wynikach. Jeśli masz mniej więcej 6 punktów, powiedzmy między 6 a 10, musisz wziąć pod uwagę, że będziesz bazować głównie na publicznych stacjach ładowania, idą zatem ergonomia użytkowania i koszty użytkowania. Ciężko będzie Ci cokolwiek zaplanować. Oczywiście w zimę musisz liczyć się z faktem, że na przykład nie staniesz pod swoim oknem, nie podłączysz się nawet kablem z okna, co jest rustykalne, nadal możliwe, nadal działa. I dokładnie w ten sposób się dzisiaj naładowałem na tą wycieczkę. Musisz mieć to z tyłu głowy. Jeśli Ci to przeszkadza, podejdź proszę do elektromobilności, jeszcze raz zobacz wszystkie odcinki instruktażowe, wyłap te najsłabsze ogniwa i zajmij się nimi. Jeśli jednak na przykład najsłabszym ogniwem jest to, że nie masz swojego miejsca parkingowego, w którym mógłbyś wszystko zaaranżować na stałe, a mieszkasz nawet w wynajmowanym budynku, może warto pomyśleć o wynajęciu garażu, w którym znajdziesz prąd. Jeśli w Twoich odpowiedziach najwięcej było 2 punktów, sumą tego uśredniając będzie 12 punktów. Wygląda sytuacja w sposób następujący. Jesteś relatywnie gotowy na elektryka, prawdopodobnie potrzebujesz dokonać jakiejś modyfikacji, czy w miejscu zamieszkania, czy podejść na nowo do jakiegoś tematu. Jeśli chodzi o podejście na nowo do jakiegoś tematu, nie wiem, elektryka w zimę, czyli mam swoje mieszkanie albo wynajmuję mieszkanie, nie mam problemu, żeby założyć sobie słupek ładowania na swoim miejscu parkingowym, nawet na zewnątrz, ale coś tam myśli mi się o tym, na przykład wynajęciu garażu, być może to jest dla Ciebie najlepsza droga. Jeśli chodzi o konkretną modyfikację, bo jesteś właścicielem mieszkania, masz swoje miejsce w garażu podziemnym, jeśli jesteś właścicielem domu jednorodzinnego i nie masz jeszcze fotowoltaiki i tak dalej, wszelkie zmiany będą już tylko i wyłącznie formalnością, będą zależały od Ciebie. W tym miejscu pragnę poinformować i zaprosić na stronę główną bezszelestni.pl, jako że zajmujemy się kompleksowo tematem elektromobilności, co skupia się wokół. Po pierwsze elektryk bloku, gdzie całościowo zajmujemy się tym tematem od początku istnienia tej ścieżki wykonywania punktów ładowania, elektryk w domu, od modyfikacji zwykłej instalacji, od sprawdzenia zwykłej instalacji po fotowoltaikę i połączenie się właśnie z samochodem elektrycznym, by ładować się tylko i wyłącznie nadwyżkami, poprzez oczywiście elektryk w firmie, w hotelu, ale także właśnie fotowoltaika i magazyny energii. Jeśli masz maksa punktów albo prawie maksa punktów, wybieraj auto, tak po prostu. Masz najlepszą możliwą sytuację, którą mogą Ci tylko pozazdrościć dwie poprzednie grupy. Wyposażasz się w auto elektryczne, jeśli tutaj masz jeden punkt za mało do tego maksa, dlatego że na przykład nie masz jeszcze wallboxa gadającego z fotowoltaiką, który pozwoli Ci się ładować wyłącznie nadwyżkami, a tak, ciepły garaż jest, home office jest, a nawet jeśli nie ma, to są bardzo krótkie dystanse do pracy i tak dalej, auto elektryczne jest dla Ciebie. Przeanalizuj dokładnie swój dzień, na ile samochód elektryczny Ci zwyczajnie wystarczy. Gwarantuję Ci, będziesz zdziwiony, że elektryk będzie mógł być Twoim pierwszym samochodem w domu. A na zakończenie pomówmy nieco o tym wspomnianym na samym początku błędnym kółku elektromobilności. O co chodzi? Oczywiście mówimy tu głównie o polskich warunkach. Jest mało samochodów elektrycznych, bo jest mało stacji szybkiego ładowania publicznych. A jest mało stacji szybkiego ładowania publicznych, dlatego że jest mało samochodów elektrycznych. Mamy z tego dwa wyjścia. Po pierwsze, ładowanie się w domu, w miejscu zamieszkania, a dom to też blok. Myślę, że ten temat mamy dosyć jasno wyjaśniony. Jeśli chodzi o same idee, narzędzia, jak to można
do rozegrać podejść, znajdziesz wiele filmów instruktażowych na kanale Bez Szelestni, zarówno w formie konkretnych technicznych tematów wyjaśnionych z technicznego na nasze, o amperach, kilowatach i tak dalej, czyli ile samochodów dziennie mogę naładować do pełna, na przykład to w serii Wychowanie elektromobilne, a w serii Herbatka z Planem troszeczkę bardziej lajtowe tematy, taki jak ten dziś, ale że to jest konkretnie o luźnych tematach, to znajdziesz tam też rzeczy jak czy elektryk jest eko i tym podobne. Niemniej mamy jedną stronę, czyli ładowanie w miejscu zamieszkania, co jest podstawą podstaw, jeśli chodzi o ergonomię użytkowania auta elektrycznego, a z drugiej strony ładowanie się u celu podróży. Ładowanie się u celu podróży jako oczywiście sposób na podróże autem elektrycznym i stan aktualny, stan infrastruktury publicznego szybkiego ładowania, no bo w podróży oczywiście ładowanie przez 10 godzin nie wchodzi w grę, kiedy na przykład już pół godziny dla większości jest dyskusyjne i jest jakąś tam przerwą w ciągu dnia, a w związku z tym, że raczej będzie prąd w myśl zasady wystarczy gniazdko, można się ładować u celu podróży. Przykładowo, twoje auto na baterii robi 350 km w trasie. Po trasie nie ma żadnego punktu ładowania szybkiego, nic po prostu nul, nie ma jak skorzystać. Jedziesz gdzieś na weekend. Twoje auto z gniazdka ładuje się dobę. Jak wygląda sytuacja? Jedziesz te 350 km do celu, ładujesz się przez dobę ze zwykłego gniazdka, jesteś przez cały weekend, więc możesz cykl powtórzyć jeszcze tak naprawdę dwa razy, gdzieś sobie pojeździć. No powiedzmy raz, żeby była wersja taka optymalna i wrócić, dlatego że naładujesz się u celu. Wtedy jesteś totalnie obok tej infrastruktury. Stworzyliśmy narzędzie ku temu, żeby to umożliwić. Jest to portal elektrykiem na weekend.pl, który zrzesza obiekty turystyczne i rekreacyjne, które deklarują możliwość ładowania elektryka podczas pobytu. Dwie najważniejsze rzeczy to baza obiektów, która ma punkty ładowania, a wystarczy gniazdko po określonych standardach. Więc jeśli na miejscu będzie gniazdko, z którego wiesz, że naładujesz się w ciągu doby, a o tym ile trwa ładowanie elektryka, znajdziesz oczywiście film, możesz to sobie wkalkulować wcześniej w pobyt. No nie pojedziesz gdzieś na pół dnia, jeśli twoje auto ładuje się z doby z gniazdka, bazując tylko i wyłącznie na tym prądzie. To jest raz, a dwa, jest to kompletny portal turystyczny, gdzie oczywiście w profilu obiektu znajdziesz galerię zdjęć, opisy, jak i możesz nawet zabukować dane miejsce, oczywiście bezpośrednio, przechodząc bezpośrednio na stronę hotelu, nie jest to jakiś kolejny pośredniczący portal. Tak to wygląda na ten moment. Napisz proszę w komentarzu, jakie ty masz podejście do elektromobilności. Jeśli pierwszy raz trafiłeś na ten kanał i jesteś na tym momencie, a jest to zakończenie, dziękuję ci, że jesteś w tym momencie, jesteś realnie zainteresowany tematem. Dlatego też na tym kanale na bieżąco masz wszelkie informacje, zagadnienia, z których składa się elektromobilność, a na bezszelestnych mediach, takich jak Facebook, bezszelestna grupa dyskusyjna właśnie na Facebooku i Instagram, oczywiście wszędzie pod Instagram i TikTok, właśnie wszędzie pod hasłem bezszelestni, znajdziesz naszą codzienność, naszą i blisko 1500 innych bezszelestnych kierowców, użytkowników, a tematy, jakie się tam przewijają, to poza elektromobilnością, energetyka odnawialna i budownictwo energooszczędne, dlatego że jest to taka jedna wielka całość. Dzięki wielkie za dzisiaj. Życzę ci wspaniałego dnia. Zapraszam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę i komentarza. Powiedz, co ty myślisz. Do następnego. Cześć.